Cześć Wam, to znowu ja, Tymery. No i dzisiaj dosłownie tak bardzo, bardzo szybko, bo muszę zjeść. I tutaj mamy unpacking. I tak, tutaj jest z OLX-a kucy krzesański, ten, o którym mówiłam w poprzednim odcinku. A tutaj tajemnicza paczka od Julii. Pozdrawiam, pozdrawiam. Nie wiem, co żeś tam wymyśliła. Najlepiej zostawimy sobie na koniec wtedy. I zaczniemy od kucyka. Jest to wałaszek kuca szetlandzkiego ze Szlej z roku 95. To muszę odpakować jakoś. Jedną ręką, jednak ciężko. O, jest. Żyje. Jest zapakowany w siatkę. No okej. Tego też nigdy nie widziałam na żywo. Ale jest cudowny. Spójrzcie. Jest w sumie w stanie, no idealnym, mogę powiedzieć. W sumie tylko tutaj delikatnie na kopytku ma takie zadrapanie, ale tak teraz tak patrzę, to nic więcej. Dosłownie. Dałam za niego ile? 15 zł. Jedyne 15 zł dałam za konika w stanie idealnym. Więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, bo też jak już go widziałam, przepraszam za krzyki w tle. No ale jak go widziałam na zdjęciach gdziekolwiek, to był w złym stanie, a tutaj proszę, się trafił taki idealnie. No słodki jest, zawsze go chciałam. No i teraz otworzymy sobie, co tutaj Julia dla mnie wymyśliła. Jestem sama ciekawa. Jak tak dotykam, to jest coś miękkiego. O ja! Spójrzcie! Jest to chomik! Taki miękki! O nie! No, ale powiem nieźle. No, stresowanie. O Julia, ty co, nie przestajesz mnie zaskakiwać? Serio. Skąd żeś ty tu dorwała? Ale super. No dzięki. Będę siedziała teraz. Ja lubię takie rzeczy ogólnie. Miałam przecież squishy, ale się nasza moja siostra dorwała i jednak popsuło się. No i nie mam squishy. A to jest gumowe i jest słodki, jest chomik. Ojej. Będzie wymiętolony zawsze czasy. Rany Julia, dzięki. No. To nieźle. Dobra, stop, bo ja tutaj zaraz do ten ataku. No także mamy z tego filmiku wyciągnięty kucyk. Mamy z tego filmiku wyciągnięty kucyk. Okay. Idealna z polska składnia, nie ma co. Kucyk szetlandzki oraz chomik, któremu właśnie zrobiłam dziurę. Dobra, no. No to dzięki za uwagę. No i dzisiaj się pojawi najprawdopodobniej jeszcze filmik z Chcieli z tą moją modeli. Taką aktualną, która jest. Zawsze to się może zmienić, oczywiście. I może, jak mi starczy czasu, to jakaś recenzja, bo dzisiaj muszę jeszcze robić Julesa, w sensie Artist Resin dla Patrycji. Muszę go dzisiaj wycieniować. Jutro chcę go już skończyć. No i jeszcze klaczkę Tinker bym chciała zrobić. Więc jak się uda, to jeszcze zobaczycie dzisiaj recenzję jakiegoś modelu. Nie wiem jeszcze jakiego. Ale jakiegoś na pewno. Myślę, że może Safarzak jakiś, bo Schleich, ale zobaczę. No. Także dzięki za uwagę i dzięki Julka za chomika. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. No i cześć!